Szanowni Państwo, czas na główną atrakcję dzisiejszego święta – święta dzieci. Zazwyczaj bywa tak, że kiedy my, dorośli, obchodzimy Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Babci czy Dzień Dziadka, to właśnie dzieci, najmłodsi mieszkańcy, przygotowują nam przedstawienie. Ale właśnie dzisiaj, 1 czerwca 2014 roku, tutaj, na Milickim Rynku, role się odwracają. Bo to właśnie dzisiaj dorośli, znani miliczanie, którzy na co dzień pełnią ważne, inne funkcje, wcielą się w aktorów i przedstawią dla Was przepiękny spektakl. Zobaczymy między innymi burmistrza gminy Milicz, panią wiceburmistrz, zobaczymy panią sołtys, prezes banku spółdzielczego, nadleśniczego, policjantów, dyrektorów szkół, księdza i jeszcze wiele innych. Te wymienione osoby wcielą się dzisiaj w zupełnie inne postaci. Po to, by opowiedzieć nam historię o Miliczu. Kiedyś Milicz był grodem, w którym panował król Milik. Jeśli dobrze posłuchacie, dowiecie się, dlaczego wokół Milicza jest tak wiele stawów i skąd się wzięła nasza góra parkowa. Kochane dzieci, zapraszamy Was do wspólnego oglądania i życzymy Wam przyjemności podczas posłuchania i oglądania tego, co dla Was przygotowali dorośli. Thank you.
klaty, nad brzegiem baryczy, co wśniła błękitem nieskończonej wstęgi, stał gród świetny, wielki, znany w okolicy z bogactwa, harmonii oraz lasów pięknych. W tym grodzie wspaniałym żyło się spokojnie. Rzec by można, miejsce jak raj na tej ziemi. Szelest lasów koił dusze niespokojne, a śpiew ptaków dawał odpocząć w zieleni. Nadbaryckie łąki i lasy piękniały, a wieści o nich niosły się po świecie. Leśne rusałki milicz wołały, zbierając bujne i dorodne kwiecie. Lud wielki, szlachetny mieszkał w tej krainie, która swoją nazwę od Milika bierze. Wielu podróżnych sławiło więc imię osady, w której goszczono ich szczerze. W tym grodzie nad rzeką stała wielka twierdza, zamczysko ogromne z cegły kowane. W nim tron opatrzność posadziła męża, obleczonego w mądrość, potęgę i chwałę. Władca, jak to rycerz, młody, pełen werwy, uwielbiał zasadzki, wojny, polowania. Matce on swej psuł więc często nerwy, nie mogąc usiedzieć na różnych zebraniach. Kiedy było seskiem, często król go ganił, gdyż gęsiom i kaczkom dawał się we znaki. Mieczem drewnianym raz kanclerza ranił, na koniu bujanym poganiał kurczaki. Siedząc w szkolnej ławie, marzył o wyprawach, podróże odbywał za lasy, za góry. W krainy odległe wciąż wyruszał w snach, tam przeganiał smoki, zamków kruszył mury. Kiedy przyszły lata, gdy musiał dorosnąć, gdy na milickim tronie posadził go los, dziecięce marzenia, co kochał je mocno, musiały odlecieć w głuchą, ciemną noc. Nudny dzień. Nic się tu nie dzieje. Ostatniego smoka przepędziłem w tamtym roku. Od tamtej pory nawet jaszczurki się tu nie pokazują. Co robić? Co robić? Zażyję trochę rozrywki. Grajku! Grajku! Przybądź tu, Inochyżo! Co ja mam z tą służbą? Grajku! Jaśnie wielmożny panie,
rzecz tym, że... Nie was mój, gadaj wreszcie! Jaśnie wielmożny, miłościwie panujący nam królu. Rzecz w tym, że Grajek uciekł. Jak to uciekł? Gdzie? Dlaczego? Do Kurlandii. Do twego brata Gniewomira. To szarpidrut kulawy. A cóż ten mu obiecał? Podobno, panie, obiecał mu rękę córki Jarogniewki. To się mój braciszek na szarpidruta połasił. Zresztą nic dziwnego. Słuch u niego marny. A królewna Jarogniewka brzydka jak noc listopadowa. Ostatnio, jak była w tych okolicach, to zwierzyna leśna na jej widok tak uciekała, że przez miesiąc nie było na co polować. I drób domowy gnieść się przestał. Same straty. Ale ty, przyborku, za to, że pozwoliłeś uciec temu szarpidrutowi, musisz mi zapewnić inną rozrywkę. Ale... Żadne ale! Bo cię katowi oddam. Ale królu! Ja już mam dla ciebie niespodziankę. Niespodziankę? Uwielbiam niespodzianki. Dawaj, dawaj. Postój.
Brawo! Brawo! Toś mi radość wielką sprawił, przyborku. Chodź, uściskam cię. Radosny czas wesoło spędzał. Granic jego grodu strzegło 100 rycerzy. Zbójcy oraz łotrów kanclerz wnet przepędzał, gdy tylko ich dostrzegł przy zamkowej wieży. Tej wiosny słońce świeciło wysoko. Ptactwo zasiedlało nad paryckie lasy. Wiatr nadawał kształty pierzastym obłokom, szumiał, że nadchodzą całkiem nowe czasy. Nikt się nie spodziewał tego, co nadejdzie. Gród Milicki miał być wielkich zdarzeń świadkiem. Choć na nieboskłonie gwiazdy lśniły pięknie, tajemnicze moce działały ukradkiem. Dwóm wiedźmom księgi zdradziły sekrety, których moc odmienić mogła losy grodu. Poznać je miał tylko mężny rycerz wielki, ale musiał zdążyć do słońca zachodu. Zdaje się, że pląsa w ogrodzie. Jak trzeba, to go nie ma. Za chwilę mam ważne spotkanie. Rozumiesz? Wagi państwowej. Zobacz. Żebyś mi czasami pod drzwiami nie podsłuchiwał. Niech jaśnie pani będzie o to spokojna. Dobra, dobra. Ja cię znam. Jaśnie pani, stare wiedźmy przybyły. Jaśnie stare wiedźmy! Możesz już odejść. I tak, nie zamierzałem tu dłużej zostać. Mówcie, co wiecie. Miłościwa pani, co nagle to po diable. Mówcie wreszcie. W księgach tajemnych, w pismach pradawnych, skryte tajemnice, skryte odpowiedzi. Kto umie słuchać, wnet pozna tę prawdę, co go przodkowie schowali na wieki. Co wam księgi zdradziły? Mówcie prędko. Raz na 1000 lat przy pełni księżyca, co w baryczy ton przygląda się srebrnej? Dostrzec można pierścień
co pięknem zachwyca, o ukrytej w sobie mocy wielkiej. Pierścień? Jaki pierścień? Co w nim niezwykłego? Ten, kto go zdobędzie, stanie się mocarny, a królestwo jego potężne na wieki. Trzy życzenia spełnić właściciel mu każe, a pierścień to wszystko od razu wypełni. Czy czas jest blisko? Czas jest blisko, królowo, tyle ci powiemy. Nie znacie dokładnej godziny? Mów, sama mów. Mówcie wreszcie. Sama powiedz. Mówcie wreszcie. Królowo, w tym rzecz, że nie jesteśmy pewne. Może za kwadrans? Może godzinę? Za tydzień? Nie wiecie, kiedy to będzie? Nie wiemy. Nie wiemy. Nie mamy takiej mocy, najjaśniejsza pani. Możemy spróbować. Ale będzie ciężko. Mam tu proszek magiczny, który wszystko może. Wskazuje daty, tworzy obrazy. Wystarczy zaklęcie wypowiedzieć dobrze. Szempem bino, szakaraka kino, szakaraka i tabaka empel po. Niesamowite. Co robić? Co robić? Trzeba alchemika o radę zapytać. Może coś podpowie? Może coś doradzi? Myślałaś o mnie, pani? Więc jestem. Ale jak? Czytasz w moich myślach? Racz pani pamiętać o tym przy wypłacie. Jak mi prawdę powiesz, złotem cię obsypię. Chodzi mi... O pierścień. Chcesz poznać godzinę oraz miejsce. Znowu masz rację. To niesłychane. Jestem pod wrażeniem, wielki alchemiku. Królowo, powiem krótko. Czasu jest niewiele. Dzisiaj o północy to się ma wydarzyć. Za starym dębem, co rośnie od wieków, leży kamień wielki. Na nim siąść należy. I wsłuchać się w szum rzeki. Ona poprowadzi. Jak mówisz prawdę, nagroda cię czeka. Liczę na to, królowo. Teraz spiesz się. Czas goni. W tym już moja głowa. Mateńka nie w sosie? A dzień taki piękny?
Słyszałam, synu, że po ogrodach tańczysz. Takiego ciebie nie znam. Matulu, mów lepiej co dobrego. Przestań się dąsać. Synu, sprawa jest poważna. Dzisiaj o północy w wyznaczonym miejscu wyjmiesz pierścień z rzeki. Pierścień z rzeki o północy? Co da ci moc wielką. Tak przepowiedziały pewne mądre księgi. Księgi, pierścień o północy. Szykuj się do drogi, nie zwlekaj ni chwili. Chusteczka. Pierścień? Moc wielka, barycz o północy? Pójdę! Albo nie, jak smok wyskoczy. Mam iść, powiedzcie drodzy. Mam iść? Tak. Pójdę! Zrobię to dla ludu, dla królestwa mego. Brawo! Najgorsze, że do tych skarpet to się nigdy nie przyzwyczaję. Co się dzieje? Coś długo go nie ma. Pierwsze kury piały. Może zaraz wróci? Niebezpiecznie tak po nocy chodzić. Może coś się stało? Odśledź już gotowe. Czeka może na jeszcze rozkaz. Nie. Może zaraz wróci. Wezwać generała. Jestem, pani. 100 zbrojnych gotowych. Jedno twoje słowo. Czekam na rozkazy. Słychać kroki. Może ktoś nas prosi. O, synu, jesteś wreszcie. Dawaj. Prędko, co się stało? Com przeżył, com widział, o. Język nie wypowie. O. Nurt rzeki zdradziecki, ledwo z życiem uszedł. Ale mam go i wezmę co moje. Jestem z ciebie dumna, nie zwlekaj ni chwili. To może... Pamiętaj, królu, tylko 3 życzenia. 3 tylko? Czemuś wcześniej nie powiedział. Już jedno zużyłem. Jak zużyłeś? Coś zrobił. Droga do domu daleka, ciemno na dworze, zmoczyłem ubranie. I? I... Buty mnie cisnęły, obtarłem paluszka. I? I
kazałem się przynieść pod bramę zamczyska. Niemożliwe. No trudno. Życzenie zmarnowane, dwa pozostały. Teraz dobrze przemyśl sprawę. Matko droga, teraz spiszę się jak trzeba. Tak? I zapomniałam. A więc królu, trzeba radzić. Trzeba radzić i to szybko. Nie zabić. Nie zabić mnie, synu. Wymyśl coś mądrego. W kasie pusto. Wiatr hula po zamkowym skarbcu. Już wiem. Złota. Złota nam trzeba. Myśl to przednia, do dzieła! Uważaj, królu, dwa życzenia zostały. Bądź spokojny, zrobię jak należy. Napełnię skarbiec złotem. Królu, potrzeby wielkie. I wojsko, i drogi, i szkoła w Nowym Zamku. Skarbiec to za mało. Więcej nam potrzeba. To co radzisz? Zamiast pełnego skarbca, wielka góra złota. Wielka góra, to jest dobra rada. Tylko gdzie ma stać? Najlepiej przy zamku, by ją mieć na oku. No to może w parku? Myśl to przednia, do dzieła. Chcę, by w parku stała góra. Coś robił Gamoniu? Kompocik przyniosłem. Panie, panie, rzecz niezwykła. W parku góra rośnie. Złota? Nie, zwykła. Złota. Drugie życzenie zmarnowane. Jedno pozostało. Zresztą, po co nam góra w parku? Synu, rzeknij choć dwa słowa. Nie martw się, matko. Nazwiemy ją Parkowa. To znak z nieba dany. Za dużo chcieliśmy. Bogactwo przemija. Często rodzi spary. Masz rację, kanclerzu. Radźmy, co tu robić, by trwało na wieki, gród nasz rozsławiało, dawało dobrobyt. Wsłuchajmy się w szum rzeki. Już raz nam pomogła. Słyszycie, jak szepcze? Słyszycie, co mówi? Wiem. Wiem, co trzeba zrobić, by gród nasz po wsze czasy był wspaniały i wielki. Chce nas obdarować Barycz, pani nasza. Wody swe rozleje po łąkach i lasach. Musimy tylko jej pomóc. Chcę, by po wsze czasy ta ziemia niezwykła, którą Barycz bez pamięci pokochała, żyła z nią w harmonii, czysta niczym kryształ,
i dobrobytem stawów ludzi otaczała. Historii o mężnym rycerzu, co uwolnił Baryczy tajemnicze wody. Pamiętajcie, bogactwo nie złotem się mierzy, a każdym oddechem na łonie przyrody. Dbajmy więc o wszystko, co nas tu otacza, zasłuchani w rytmy natury o świcie. Przyroda potrafi się pięknie odpłacać tym, którzy w harmonii z nią wiodą swe życie. Ale poznajmy twórców tego wspaniałego spektaklu, twórców i aktorów. W roli głównych wystąpili pani kronikarz Henryka Skrzynecka, wiceburmistrz gminy Mylicz. Panem kronikarzem był Paweł Wybierała, burmistrz gminy Mylicz. W rolę królowej wcieliła się Aleksandra Markowska, dyrektor szkoły podstawowej we Wziąchowie Wielkim. Jako króla zobaczyliśmy Mirosława Zająca, dyrektor szkoły podstawowej w Nowym Zamku. Szanowni Państwo, wspaniałymi wiedźmami były Katarzyna Misiak, prezes Banku Spółdzielczego w Miliczu, i Jadwiga Janczura, sołtys sołectwa Słączno. Szanowni Państwo, wytwornym kanclerzem był Roman Palewski, nadleśniczy nadleśnictwa Milicz. Dowódcą gwardii został Sławomir Waleński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Miliczu. Drugim strażnikiem jest Rafał Radny, policjant z Komendy Powiatowej Policji w Miliczu. Tajemniczym alchemikiem był Adam Jaskulski, radny Rady Miejskiej, lekarz. Kochani, a w rolę przyborka, który tak naprawdę zaprzepaścił drugie życzenie, wcielił się ksiądz Tomasz Caputa, parafii pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli w Wiliczu. Moi drodzy, wspaniałym dworzaninem, który tak naprawdę rozpoczął część taką aktorską tutaj na scenie, był Francisco Price Fiotti, wolontariusz z Fundacji Mobilni Polacy. Ogromne brawa dla nich. Szanowni Państwo, to przedstawienie nie byłoby możliwe, gdyby wielki wkład twórców tego przedstawienia, tak naprawdę scenarzyści i reżyserzy, Iwona Kurz i Tomasz, przepraszam, Iwona Krzyżaniak i Tomasz Kurz, nauczyciele szkoły podstawowej numer 2 w Miliczu, którzy od 3 tygodni wspólnie z aktorami spędzali
godziny wieczorne i ćwiczyli. Poczcie się jeszcze raz, moi drodzy. Iwona Krzyżaniak i Tomasz Kurz. Bardzo serdecznie dziękujemy w tym momencie też pani dyrektor szkoły podstawowej numer 2, pani Jolancie Wybierała. Szkoła była naszym partnerem. Dziękujemy pani dyrektor. Kochani, scenografię przygotowała i wykonała Krystyna Mielnik. Nie ma jej niestety dzisiaj z nami, ale tutaj rano te wszystkie rekwizyty się pojawiły na scenie. Szanowni Państwo, a chociaż Ośrodek Kultury i Burmistrz Gminy Milicz są organizatorami dzisiejszego święta, ja muszę jeszcze powiedzieć o osobach, które koordynowały pracę przy powstawaniu tego spektaklu, koordynowały te prace z ramienia Ośrodka Kultury i była to pani Wioletta Owczarek oraz pani Dorota Barańska. Tu jest gdzieś z tyłu za sceną. Pokaż się, Dorota, też pracowałaś. Szanowni Państwo, zapomniałam jeszcze wymienić, ale pamiętamy o nich. Te dziewczynki pięknie tańczące, które umiliły czas królowi, to są baletnice ze studia tańca klasycznego Sofia. Amelia Drozda. Ewa Wojewoda. Sonia Pisano. Amanda Zubek. Zuzanna Rekus. Wiktoria Kuszaj. Hania Przybyło. Julia Szmigiel. I Julia Wietewska. Kochani, bardzo się cieszymy, że te pieczołowite przygotowania, te wielogodzinne próby sprawiły Wam choć troszeczkę radości. W imieniu aktorów i twórców dzisiejszego spektaklu życzymy Wam, kochane dzieci, dużo uśmiechu i słońca oraz tego, byście codziennie potrafiły docenić bogactwo otaczającej nas okolicy i naszego miasta. Udanego Dnia Dziecka! Wszystkiego dobrego! Proszę jeszcze się nie rozchodzić, jeszcze aktorzy dla Was mają słodki upominek. Zaraz zejdą do Was ze sceny i będziecie mogli się poczęstować słodkimi cukiereczkami. Będzie można ich jeszcze bliżej zobaczyć. Udanego Dnia Dziecka! Ja ten... No proszę bardzo. Wszystkiego dobrego z okazji Dnia Dziecka. Proszę bardzo. Tylko nie umieszczaj na fejsie.